żebyśmy mu coś odjebały? Proszę pani, bo ja słyszałem, że można teraz palca przyszyć. Nie będę tego palca szukać. Masz 4, ci wystarczy. Złośliwi mówią łapówka, ale dziś wiem jedno, że to jedyna forma powiedzenia mi dziękuję. Proszę pana, za tyle to ja mogę panu pożyczyć narzędzia. Co ja mam zrobić, żeby on mnie przeleciał? Rysę zrób. Co pani robi, że pani tak wygląda? Koncert farmaceutyczny. Wiesz, jaka jest różnica między koncernem farmaceutycznym a mafią? Mafia ma mniejszy budżet. Chcemy wprowadzić na rynek nowy fake. A z czego będą te leki? Z cukru pudru. Się nie boisz, że on potem zejdzie? Przestań, wiesz, ile ja to ludzi zabiła. Każdy lekarzyk ma swój cmentarzyk. Tylko w aptekach. Posadź kogoś zaufanego. Ja chciałem kupić prezerwatywy. Smak? To banan. Albo nie, jagodę. Albo nie wie pan co? To truskawkę. Weź pan czy robić drzem na zimę. Powiedziałem mojej żonie o opcji prezerwatyw. Ty rozmawiasz z byłą żoną o tym, jak my się psykamy? Ja nie wiem, co ja mam pisać. To, co się pisze, jak jest poród i się komuś zmarło. Pacjentka trudna, niewspółpracująca, nie stosowała się do zaleceń, nie przybyła w czasie, nie wyraziła zgody na proponowane leczenie. Nie traćmy poczucia humoru. Trzeba oswajać koszmary. Wezwanie do mężczyzny bez kontaktu. Leży na ulicy, powtarzam, mężczyzna bez kontaktu. Jaki on jest bez kontaktu? K***a dostał zajebali mu komórkę, nie ma z nim kontaktu. K***a ciężko się tu pracuje w tym szpitalu.